Sprawa sobotniego morderstwa w Lubaniu Śląskim wyjaśniona. Program edukacyjny Odyseja Umysłu po raz pierwszy w Jeleniej Górze. 650 stron informacji i reklam w drugim na Dolnym Śląsku profesjonalnym teletekście telewizji AWA. Informacje specjalnie dla Państwa przedstawi Katarzyna Torba. Dobry wieczór Państwu. W minioną sobotę na ulicach Lubania Śląskiego rozegrała się scena jak z filmu kryminalnego. Ojciec i 16-letni syn zamordowali 39-letniego mężczyznę. Trwa dochodzenie w sprawie morderstwa, jakie miało miejsce w minioną sobotę w Lubaniu Śląskim. 41-letni Wojciech S. wraz z 16-letnim synem Andrzejem pobił i pchnął śmiertelnie nożem 39-letniego Zbigniewa S. Według świadków i mieszkańców bloku, przed którym rozegrała się tragiczna scena, poszkodowany w stanie upojenia alkoholowego ubliżał żonie Wojciecha S. Po kilku próbach uspokojenia pijanego, Wojciech S. wraz z synem wyszli przed klatkę, gdzie wywiązała się szamotanina. Doszło do bijatyki, w której zabójcy użyli metalowego pręta w gumowej izolacji. Pijany Zbigniew S. zaczął uciekać, w tym czasie 16-letni Andrzej pchnął go nożem. Poszkodowany przeszedł jeszcze kilkadziesiąt metrów, po czym stracił przytomność. I zamykałem aptekę o 20. No i przybiegł jakiś chłopak młody, informując mnie, że jakiś człowiek upadł przed chwilą na chodnik. No i wyszedłem, zobaczyłem, co się dzieje. Okazało się, że ten człowiek traci tętno, jest nieprzytomny. No i rozpocząłem reanimację, prawda? No i razem tam z jeszcze jednym młodym chłopakiem podtrzymaliśmy go przy życiu do momentu przyjazdu karetki. Mimo szybkiej pomocy ranny wskutek krwotoku wewnętrznego zmarł. Sprawców zabójstwa zatrzymała powiadomiona natychmiast policja. Ani Wojciech S., ani jego syn nie byli do tej pory karani. Sąsiedzi twierdzą, że nie było z nimi nigdy żadnych problemów. Był grzecznym chłopcem, dobrze się uczył i naprawdę spośród wszystkich młodych ludzi był nadzwyczaj grzeczny i kulturalny chłopak. Naprawdę. Nie spodziewaliście się Państwo tego, co się wydarzyło? Znaczy, myśmy nie chcieli w to uwierzyć po prostu. To było nie do wiary. To tak mówię, to był szok dla nas. Myśmy się z mężem dopiero po dwóch dniach otrząsnęli, że to faktycznie dotarło do naszej świadomości, że tak się stało. Zabójcom Zbigniewa Eś postawiono zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. 16-letniemu Andrzejowi grozi pobyt w zakładzie poprawczym, natomiast jego ojcu od roku do 10 lat więzienia. Prokurator w tym przypadku nie wykorzystał możliwości obniżenia progu wiekowego odpowiedzialności karnej. Praktyczne zastosowanie technik twórczego rozwiązywania problemu to podstawa światowego programu edukacyjnego Odyseja Umysłu. Raz w tygodniu w ramach treningu realizowany jest on w Miejskim Ośrodku Kultury. Odyseja Umysłu to tytuł rozpoczętej w Miejskim Ośrodku Kultury akcji edukacyjnej. Skierowana jest ona do dzieci i młodzieży. Odyseja Umysłu jest programem myślenia twórczego, rozwiązywania twórczego problemów i myślenia dywergencyjnego, czyli myślenia w bok, myślenia nieschematycznego. Program powstał kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych. W Polsce propagowany był do tej pory jedynie na północy. Jeleniogórski kurs jest pierwszym tego typu w naszym regionie. Uczestniczy w nim 7-9-letnich dzieci, wcześniej przygotowywanych w pracowni teatralnej przy Miejskim Ośrodku Kultury. Zajęcia polegają m.in. na tzw. burzy mózgów. Proszę podać mi 20 przykładów na to, do czego ta igiełka może służyć, poza tym, że wiemy, że służy ona do zapinania i nakłuwania. Istnieje jeszcze oczywiście tysiące innych przykładów i możliwości tego typu pracy. Ja mówię, jest to twórcze rozwiązywanie problemów, myślenia nieschematycznego. Dlatego tak bardzo zależy nam jako Ośrodkowi Kultury na rozpowszechnieniu tej idei tutaj w Jeleniej Górze. Podobne zajęcia w zachodniej Europie prowadzone są w szkołach podstawowych i średnich. Dzięki temu w przyszłości dużo łatwiej szukać pracy czy rozwiązywać codzienne trudności. Wzmacnia się też w uczestnikach podobnych szkoleń kreatywność i pomysłowość. Osoby, które chciałyby wysłać swoje dzieci na kurs Odysei Umysłów, mogą zgłaszać się do pracowni teatralnej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jeleniej Górze. Wprawdzie nie wymyślono jeszcze telewizji, która przekazywałaby zapachy, ale my postanowiliśmy zająć się pachnącym tematem. Coraz częściej zwracamy większą uwagę na zapachy nas otaczające, a co za tym idzie na kosmetyki. Postanowiliśmy sprawdzić, jakich perfum używają jeleniogórzanie. Jakich pani perfum używa i dlaczego? Używam Adidasa, bo podoba mi się ten zapach. Ale dlaczego? Podoba. No bo są takie oryginalne.
Experience z Presleya. A czemu akurat takie? Dostałam i mi się podobają. Adidas, Nike, Columb. Preta Porter albo Margaret Astor. A czemu? Podoba mi się zapach. I zawsze tych? Nie, no, to znaczy jak znajdę jakiś inny, ładniejszy zapach, to powiedzmy to zaraz... Znaczy nie lubię ogólnie używać perfum cały czas tych samych, raczej tak zmieniam jak się skończą. Używam Calvina Kleina, nie Escape, tylko Number One, bo mi się podoba taki mieszany damsko-męski zapach. Nie lubię takich słodkich. I Rocher na przykład. A czemu akurat taki? Bo ładnie pachną. Z wypowiedzi tych wynika, że powodzenie raczej mają drogie kosmetyki. Odwiedziliśmy też jedną z jeleniogórskich perfumerii, gdzie okazało się, że najczęściej kupowane są sprawdzone zapachy Diora, a także reklamowane aktualnie w mediach nowości. Większość klientów kupuje perfumy dla siebie. Rzadko zdarzają się zakupy przeznaczone na prezent. Nie zauważyłam, żeby były jakieś większe zakupy z okazji popularnych imienin. Wzmożony ruch jest może przed świętami, Mikołaj czy Gwiazdka. Na Dzień Kobiet trochę więcej szło wody toaletowej, wiadomo, że to panowie kupowali swoim paniom. Coś dziwiło mnie też na Dzień Dziecka, bo w sumie dzieci, ale już te bardziej dorosłe, widocznie zostały obdarowane przez swoje mamy, przez rodziców. Udało nam się również zdobyć kilka wskazówek związanych z dobieraniem zapachów. Pamiętajmy o tym, iż latem wszelkie perfumy pachną intensywniej, więc należy używać łagodniejszych zapachów. Odwrotnie natomiast jest zimą. Jeśli chcemy, aby zapach utrzymywał się dłużej, skropmy delikatnie części garderoby wykonane z materiałów naturalnych, np. z jedwabiu czy skóry. Perfumy powinno się zmieniać wraz ze zmianą pory roku. Są jednak osoby, które uzależniają to od własnego nastroju. Pamiętajmy, przy doborze zapachu nie można kierować się modą. Woda toaletowa, zapach, to musi pasować do naszego charakteru, do usposobienia człowieka. I pewnie, że moda też ma duże znaczenie na to, jakie wody są kupowane i o jakie wody klienci pytają, ale jest to trochę czasem niebezpieczne kierować się modą. Tu trzeba kierować się swoim upodobaniem, swoim gustem. Na zakończenie kilka cen. 50-mililitrowy flakonik wody toaletowej Diora kosztuje od 100 do 500 zł. Można też spotkać tańsze perfumy, równie renomowanych firm. Tych ceny wahają się w granicach 80-200 polskich złotówek. Mimo to amatorów ładnych zapachów nie brakuje. John Sanders, Mia Son oraz Bogusław Kowalewski to tylko kilku z 37 autorów prezentujących swoje prace na wystawie zatytułowanej Obszary graniczne tkaniny. Wystawa ta to zbiór najlepszych prac z całego świata poświęconych tkaninie w sztuce. Wystawa zatytułowana Obszary graniczne tkaniny zrealizowana została w ramach Małych Forum Tkackich 98. Udział w niej bierze 37 autorów z Polski, Niemiec, Anglii, Meksyku, Austrii, Czech, Danii i Finlandii. Eksponowane dzieła prezentują najróżniejsze postawy artystyczne. Jest to szeroko pojęta sztuka włókna. Wystawa BWA jest częściowo związana z tematyką wystawy w Muzeum Okręgowym. W Muzeum Okręgowym są to tkaniny bardziej tradycyjne, natomiast w biurze wystaw to dzieła sztuki, które od tkaniny odchodzą, które przekształcają się w osobno istniejące dzieła sztuki. I to jest właśnie ten tytuł, Obszary graniczne tkaniny, czyli tkanina, która przestaje być tkaniną, a staje się czymś zupełnie samodzielnym, samodzielnie istniejącym dziełem sztuki, obiektem artystycznym. Prezentowane prace wykonane są ze wszystkich dostępnych materiałów, od wikliny i sznurków konopnych poczynając, na skórze, metalu i filcu kończąc. Niejednokrotnie prezentowane dzieła to zbiór różnych gatunków artystycznych, malarstwa, rzeźby, szkła i ceramiki. Jedną z ciekawszych ekspozycji są prace Hansa Herpicha pod wspólnym tytułem Ruchome rzeźby tekstylne. Sam tytuł to mówi o tym wiele, ruchome rzeźby tekstylne, czyli też obszar graniczny tkaniny. Obszary, czyli obiekty wiszące w przestrzeni, jako rzeźby, ale także jako tkaniny doskonałe warsztatowo. Prezentowane tkaniny będzie można obejrzeć do 13 listopada w Galerii BWA w Jeleniej Górze. Spokojne rokowanie to impreza organizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sobieszowie. Odbędzie się ona w piątek o godzinie 18, a zagrają tam dwa zespoły, Deep Deep i Unicorn.
Pomimo iż zostały jeszcze dwa dni do piątkowego wieczoru, to już dziś zapraszamy młodzież do Młodzieżowego Domu Kultury w Sobieszowie. Tam o godzinie 18 zagrają dwa jeleniogórskie zespoły rockowe Unicom i Deep Deep. Co najważniejsze, aby posłuchać i bawić się wraz z zespołami, nie trzeba wydać ani złotówki. Zapraszam wszystkich uprzejmie, szczególnie młodzież oczywiście, na kolejną muzyczną imprezę w naszym Domu Kultury Muflon w Jeleniej Górze Sobieszowie. Jest to tak zwane spokojne rokowanie, czyli impreza następca niegdyś słynnego rokowego grania. To będzie taka luźna improwizacja muzyczna, zabawa. Piątek, godzina 18. Dzisiaj rozpoczęła się emisja drugiego na Dolnym Śląsku profesjonalnego teletekstu. Będzie on dostępny na 43. kanale telewizji Awal. Od dzisiaj wszyscy, którzy odbierają telewizję Awal, będą mogli korzystać ze specjalnych informacji umieszczonych w ukrytym teletekście. Już kilka miesięcy temu podpisaliśmy umowę o współpracy z jedną z firm wrocławskich, która założyła nam dzisiaj telegazetę. Dzięki temu nasza telewizja staje się już bardziej profesjonalna niż dotychczas. Myślę, że to pomoże Państwu w bardzo szybkim na przykład podglądzie, jaki będzie program telewizji Awal lub naszej telewizji w najbliższym czasie. Na początku zawierać ona będzie 650 stron, z których można się dowiedzieć szczegółów programu Awalu i naszej telewizji. Znajdziecie tu Państwo również aktualne rozkłady jazdy pociągów i autobusów PKS, a także ważniejsze telefony miejskie i wojewódzkie. Znajdą się tu także aktualności z naszego miasta, autogiełda oraz komunikaty i reklamy. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron naszego teletekstu. Mimo że wczoraj w górach spadł śnieg, synoptycy nie przewidują jeszcze nadejścia zimy, a wręcz odwrotnie. Zapowiadane jest ocieplenie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 12 stopni w Szklarskiej Porębie i w Karpaczu do 18 w Jeleniej Górze i w Zgorzelcu. Wysoko w górach od 4 do 8 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w górach silny i bardzo silny, południowo-zachodni i południowy. Ciśnienie atmosferyczne o godzinie 20 w Jeleniej Górze wynosiło 1009 hektopaskali i jest stałe. Warunki biometeorologiczne w zakresie tolerancji zdrowego organizmu. Dziś to już wszystko. Żegnam się z Państwem i dziękuję za uwagę. Dobranoc.